sztuk, to chętnie powiem wam, mój Bóg wspaniały jest. Powiem, On ukochał nas, Syna swego dał, aby nie zginął nikt. Powiedział nam Bóg w słowie swym, zbawienie ludziom dał. Wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały, wspaniały. Wielki jest nasz Bóg wielkością swoją, nie dorówna nikt, bo wielki jest nasz Bóg. Jemu śpiewam na chwałę, o Nim śpiewam dziś, bo wielki jest nasz Bóg, wielki jest nasz Bóg. Ponad wszystkim jest On, Stworzyciel nieba i ziemi. Miłością swoją darzy nas. Dobry jest, dobry jest. Miłością swoją darzy nas. Wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały jest nasz Bóg. On wszystko w ręku ma. Wspaniały jest nasz Bóg, wspaniały jest nasz Bóg. Wspaniały jest nasz Bóg. Zwrócił uwagę na człowieka. Zanim jeszcze człowiek w ogóle zwrócił uwagę na to, że jest Bóg, to Bóg już zwrócił uwagę na człowieka. I to jest dobra nowina. I kiedy Chrystus pojawił się na ziemi, On mówi, ja przyszedłem głosić dobrą nowinę. Ja przyszedłem głosić coś, czego do tej pory nie znaliście. I głosił zbawienie. Głosił pojednanie człowieka z Bogiem, bo takie było jego zadanie tu na ziemi. Dlatego możemy śpiewać bez zająknienia, że dobry jest Bóg, że wielki jest Bóg i wspaniały. Częstowaliśmy Państwa kawą, herbatą i ciastkiem. Dzisiaj niestety, przykro nam bardzo, nie możemy tego zrobić. Ale tak jak mówiłem już wcześniej, chcemy się z Państwem dzielić Ewangelią. Po prostu dobrą nowiną o tym, że Bóg jest, kocha ludzi. I to niezależnie skąd jesteśmy, jacy jesteśmy. Bóg ma dla nas dobre rzeczy po prostu. Są takie słowa w Ewangelii, Ewangeliana w 3 rozdziale, 16 werset. On mówi, tak Bóg ukochał świat i Syna swego dał, aby nie zginął nikt, kto w Niego wierzy. My jesteśmy grupą chrześcijan, zwariowanych troszkę. Grupą ludzi, którzy też jeżdżą po kraju.
wspieramy kościoły uliczne, ośrodki dla bezdomnych i tych, którzy są wykluczeni. Dlatego, że wierzymy, że Bóg ma rozwiązanie dla każdego człowieka.